Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na absolutną nowość. Recenzję myszki optycznej firmy Gamdias, dokładnie myszki Demeter. Gamdias to nowa firma, wkracza dopiero na polski rynek, a oferować ma wysokiej jakości akcesoria dla graczy w niewygórowanej cenie. Dla przykładu myszka optyczna Demeter, posiadająca 2000 dpi, przełączniki wytrzymujące 10 milionów klików i kilka innych ciekawych funkcji, ma kosztować jedynie 79 zł, czyli cena taka typowo na każdą kieszeń. Najdroższe sprzęty firmy, jakie do tej pory widziałem, kosztowały po około 350 zł. Były to m.in. klawiatury mechaniczne oraz bardzo fajne słuchawki dla graczy. Myślę, że tego sprzętu będzie pojawiać się więcej na naszym portalu. Będziemy testować po kolei wszystko, co będzie przychodziło nowego. Tak więc kolejne myszki, klawiatury i słuchawki. Także jakieś akcesoria, jeśli się takie pojawią w ofercie tego producenta. A tymczasem zapraszam Was na recenzję. Przypomnę też informacje z rozpakowania, ponieważ rozpakowanie ukazało się na moim kanale prywatnym, nie wszyscy z Was je widzieli, dlatego powtórzę jeszcze raz te informacje, a potem przejdziemy do samej recenzji, do pokazania oprogramowania oraz do wrażeń z testów tej myszki. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Dobrze, moi drodzy, zaczynajmy recenzję. W tej chwili widzicie już myszkę Gamdias Demeter, która ma, przypomnę, kosztować 79 zł. To jest taka oficjalna cena sugerowana, cena detaliczna. Dlatego sprzęt na każdą kieszeń. Co do samej myszki, takie podstawowe informacje. Więc myszka ma sensor optyczny, maksymalne dpi wynosi 2000. Posiada taki zupełnie zwyczajny kabelek, bez żadnego specjalnego oplotu zabezpieczającego. Jest to po prostu gumowa izolacja. Długość kabla to 2 metry. Zakończony jest on pozłacanym wtykiem USB. Jak widzicie, na kabelku mamy też taki organizer do spięcia jego nadmiaru. Kabelek w samej myszce zakotwiczony jest moim zdaniem dość porządnie. Nie powinno tutaj być problemu z jakimś wyłamaniem, wyrwaniem się kabla. Pod tym względem wykonane jest to wszystko bardzo dobrze. Myszka, moi drodzy, ma w sumie 6 przycisków, a pod przyciskami głównymi zastosowano przełączniki wytrzymujące aż 10 milionów kliknięć. Tak więc wynik bardzo dobry, tak więc ta myszka powinna nam posłużyć naprawdę długi czas, zanim coś się zacznie dziać z tymi przełącznikami. Tak więc posłuchajcie sobie, jak one pracują przy okazji. Ja bym powiedział, że pracują całkiem przyzwoicie, nawet dość cicho, wciska się dość lekko. Na początku wydawało mi się, że chodzą dość topornie, natomiast po kilku dniach to wrażenie zniknęło. Tak samo było z kształtem tej myszki, jak widzicie, jest zupełnie uniwersalna, taka symetryczna, nie ma żadnych profilowań pod prawą rękę, jest dość wysoka i jest taka średnio długa. Taka typowa myszka ze średniej półki, jeśli chodzi o jej rozmiar. Ponieważ mamy myszki też sporo większe, mamy też troszeczkę mniejsze. Powiem Wam, że na początku po wyjęciu z kartonika, po rozpakowaniu i po pierwszych godzinach użytkowania, to ta myszka niczym mnie naprawdę nie urzekła i korzystało mi się z niej tak sobie. Natomiast to uczucie zniknęło już przy drugim dniu korzystania. Wtedy zaczęło mi się z niej korzystać już dużo, dużo bardziej komfortowo. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Patrząc dalej, co mamy jeszcze? Mamy rolkę, która jest, jak widzicie, podświetlana. W środku mamy element podświetlany, natomiast górę mamy gumowaną. Guma jest mięciutka, bardzo przyjemna. Jak widzicie, rolka jest też dość szeroka, co ja osobiście bardzo lubię. Tak samo ta rolka wystaje też odpowiednio, ponieważ czasami te rolki wystają bardzo mało, nie używa się ich za dobrze. Przy okazji tej rolki, jak widzimy, mamy też drugi element podświetlany. To jest tutaj logo firmy Gamdias i podświetlenie tutaj, czyli kolor, możemy sobie zmieniać, natomiast to zawsze będzie w kolorze żółtym. Widzicie też w tej chwili efekt pulsacji, możemy to sobie oczywiście wyłączyć, a kolory ustawiamy sobie suwaczkami w menu programowym, co zobaczycie zresztą za chwilkę. Jeszcze na chwilę zmniejszę oświetlenie, zobaczycie sobie przy okazji, jak ta myszka wygląda w ciemności. No, moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Ta rolka, która jest dość szeroka, przebija po obu stronach światło oraz to logo, daje mi fajnych takich aspektów ozdobnych. Oczywiście sam sensor optyczny też daje o sobie znać intensywnym czerwonym światłem. To by było na tyle, jeśli chodzi o pokaz podświetlenia tej myszki. I przechodzimy dalej. Moi drodzy, tutaj mamy też przełączniczek DPI, który, jak widzicie, sporo wystaje. Wciska się go bardzo dobrze, bardzo lekko. Co do niego nie mam żadnych zarzutów.
Kolejnym też elementem ozdobnym jest logo Demeter, które jest na lewym klawiszu tej myszki. Widzicie, też te klawisze są takie troszeczkę powycinane, co nadaje myszce, myślę, że fajnego wyglądu. Kolejne nacięcia mamy tutaj z tyłu. Dobrze, do tego jeszcze za chwilkę wrócimy, natomiast do przycisków mamy jeszcze dwa. Jeden tutaj i jeden tutaj. To są takie przyciski dodatkowe. Jeśli ktoś jest leworęczny, wtedy bez problemu będzie sobie też z niego korzystał. Natomiast cóż, troszkę szkoda, że nie zrobiono ich z jednej strony tak tutaj pod kciukiem, natomiast myszka ma być typowo uniwersalna, dlatego też jak najbardziej jest to uzasadnione. Jeśli ktoś jest leworęczny, gra faktycznie lewą ręką, to wtedy pod kciukiem mu się ten przycisk zapewne do czegoś przyda. Do samych tych przycisków bocznych, no to wykonane są, powiedzmy, że tak sobie. Ma to przypominać jakiś metal, jest to po prostu plastik. Wciska się je dość lekko, ale nie robią wrażenia jakichś super wytrzymałych. W przeciwieństwie do tych klawiszy głównych, które naprawdę robią dobre wrażenie. I przechodząc do samej jakości wykonania tego całego korpusu. Jak widzicie, cała góra to jest to takie tworzywo lekko gumowane, które jest przyjemne w dotyku, zapewnia całkiem niezłe rozłożenie dłoni, natomiast nie jest jakoś bardzo antypoślizgowe. Za antypoślizgowość odpowiadają te tutaj elementy po bokach. Jest to taki fakturowany plastik, z drugiej strony wygląda dokładnie tak samo i on zapewnia niezły chwyt. Nieważne w sumie, jak chwytamy myszkę, czy kładziemy całą rękę, czy trzymamy ją bardziej końcami palców, to chwyta się ją całkiem nieźle. Tak jak mówię, wrażenie z początku było takie sobie, natomiast w drugim, trzecim dniu użytkowania już znika, jak się przyzwyczajimy do wymiaru tej myszki, do jej kształtu, wtedy jest o wiele, wiele lepiej. Co do wagi myszki, powiem Wam, że niestety jak dla mnie jest troszeczkę za lekka. Znaczy nie jest generalnie źle, ale przydałyby się w niej jakieś ze dwa ciężarki, żeby była troszeczkę bardziej dociężona. Natomiast jak na tą półkę cenową, to i tak nawet bez tych ciężarków jej zakup jest opłacalny, ale rzućmy jeszcze okiem na ślizgacze. No, tutaj jest to też taki średni element, ponieważ te ślizgacze, jak widzicie, są dość wąskie i są takie, no, bardzo przycięte. Spotykałem się z dużo lepszymi ślizgaczami, spotykałem się też z gorszymi. Te są takie pośrednie. Nie są ani jakiejś super dobrej jakości według mnie, ani też nie są bardzo miękkie, więc też nie zetrą nam się po kilku tygodniach grania. Widzimy też sam ten sensor optyczny o maksymalnej wartości 2000 dpi. I dobrze, moi drodzy, w chwili obecnej zapraszam Was do zapoznania się z oprogramowaniem oraz do zobaczenia tej myszki w akcji, a potem wracamy z podsumowaniem. W testach syntetycznych myszka wypadła również bardzo dobrze. Częstotliwości próbkowania są dokładnie takie, jak założył producent. Pod względem precyzji sensora jest także dość przyzwoicie, oczywiście jak za taką cenę. Samo oprogramowanie myszki Demeter moim zdaniem jest świetnie wykonane. Interfejs nosi nazwę Gambia's Hera.
Program ten jest ładnie zaprojektowany, przejrzysty i prosty w obsłudze. Ma także mnóstwo funkcji. Przede wszystkim możemy nadać wiele funkcji poszczególnym przyciskom myszki, a także ustalić wartości DPI, podświetlenie oraz konfigurację dla trzech profili. Dzięki 64-kilobajtowej wbudowanej pamięci myszki zapamiętać te profile możemy bez żadnego problemu. Nagrywać możemy także makra, czyli kombinację klawiszy uruchamiane w grach. Menu możemy obsłużyć w dwóch trybach, podstawowym lub zaawansowanym. Zaawansowany tryb daje nam dostęp do większej ilości ciekawych opcji. Z poziomu oprogramowania Gamdia Sphere możemy także sprawdzić aktualną wersję firmware'u myszki, a także ją uaktualnić. Ciekawą zakładką są także statystyki. Możemy dokładnie sprawdzić, ile razy na przykład klikaliśmy lewym czy prawym przyciskiem myszki, ile razy klikaliśmy kółkiem. Możemy także pobawić się ustawieniami timera. Bywa to czasami przydatne. No i pora w kilku zdaniach podsumować test tej myszki. Na początek powiem Wam, co mi się w niej nie spodobało. Kabel mógłby być w oplocie, ślizgacze mogłyby być odrobinkę porządniejsze i te boczne przyciski również mogłyby być troszeczkę lepiej wykonane, ale pamiętajmy, że myszka ma kosztować 79 zł. Tak więc, co jest fajnego? 2000 dpi, myślę, że większość graczy zadowoli. Oprogramowanie bardzo fajne, wbudowana pamięć myszki, więc nie musimy za każdym razem tego samego ustawiać. Całkiem fajne podświetlenie rolki oraz tutaj elementu logo firmy. Sama rolka fajna, przyjemna w użytkowaniu, przełącznik DPI funkcjonalny, 10 milionów klików na przełącznikach, całkiem fajne również przyciski główne i uniwersalny kształt myszki. To by były te zalety, to czym ta myszka mnie w testach urzekła. Przy okazji sam sensor jest całkiem precyzyjny, bez problemu można go wykorzystać nawet w szybkich grach. Oczywiście pod warunkiem, że 2000 dpi będzie dla Was wartością wystarczającą. Jeśli nie, to poczekajcie jeszcze trochę, a na pewno do naszej redakcji dotrą bardziej zaawansowane, droższe myszki Gamdiasa i wtedy myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam Was także na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. Tam sobie na spokojnie poczytacie, poglądacie dokładne zdjęcia tej myszki i będziecie mogli znaleźć linki do sklepów. Już mam nadzieję, że gdzieś ta myszka się pojawi. Będziemy już mieli jakieś linki do konkretnych sklepów w najbliższym czasie, że będzie można po prostu wejść sobie i ją kupić. Oczywiście jeśli nie będzie ich nawet w tej chwili, to jak tylko się ta myszka pojawi, dodamy je, gdzie mogli sobie sprawdzić jej dostępność i ją zakupić. Ze swojej strony myślę, że za taką cenę spokojnie można zaryzykować i to niecałe 80 zł wydać. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!